O gustach się nie dyskutuje, jednak disco polo to jeden z popularniejszych tematów rozmów w Polsce. Dzieli podczas rozmów przy stole, ale nie ma co ukrywać, że to główny gatunek muzyczny na większości polskich wesel. Do prasy wyciekły informacje, ile zarabiają gwiazdy disco polo i kwoty są nieco szokujące. Proste teksty, chwytliwa melodia i życiowe tematy. Tak w skrócie można opisać nurt disco polo, który obecnie przeżywa swój renesans i znów pojawił się masowo w mediach. Gwiazdy disco polo pierwszorzędnie wykorzystują te szanse i koncertują jak szalone, inkasując przy tym niemałą ilość pieniędzy. Niezbyt wymagające gwiazdy zespołów disco polo jest wiele, a z każdą chwilą pojawia się ich jeszcze więcej. Ludzie, którzy marzą o tym, by spełniać marzenia przy wykorzystaniu swojego talentu, wierzą, że odniosą sukces podobny do króla disco polo Zenka Martyniuka. I choć za marzenia się nic nie płaci, to za występy, które się odbywają, już jak najbardziej. Dobra passa trwa, a większość popularnych zespołów listę koncertów na ten rok zamknęła już w styczniu. Dwukropek siła artystów zajmujących się tym gatunkiem muzycznym tkwi w ich atrakcyjnej swojskości oraz dotykaniem w piosenkach problemów codzienności, z którymi utożsamia się ich odbiorca. Kiedy dołoży się do tego fakt, że gwiazda disco polo nie będzie składać absurdalnych żądań względem organizatora imprezy, to jest to przepis na sukces. Obydwie strony będą zadowolone, a klub będzie pękał w szwach. Ostatnio menadżer zespołu Weekend przyznał, że pomimo pełnego kalendarza zdarza mu się zagrać spontanicznie koncert w miejscu, które jest bliskie jego docelowej destynacji, i właśnie z tego powodu artyści disco polo grają po 3 lub nawet 4 koncerty dziennie, za każde zgarniając należne pieniądze. Dzisiaj grzeje, 1. Wybuch w centralnej Polsce. Są ofiary śmiertelne, 2. Rodzina uwielbianej piosenkarki przeżywa dramat. Nie żyje jej najbliższa osoba. W jeden rok zagrały 278 koncertów. Top Girls to jeden z popularniejszych ostatnimi czasy zespołów disco polo, choć powstał stosunkowo niedawno. W zeszłym roku zagrały 278 koncertów, a obecnie potwierdzonych już mają około 200. Dziewczyny grają po 3 koncerty dziennie, a w jednym z wywiadów dyrektor muzyczny Green Star Music Robert Kiemczewski zdradził, że cena za jeden ich występ to 23 tysiące. Młode dziewczyny zgodnie z wyliczeniami zarobiły ponad 6 milionów złotych. Stawki popularnych zespołów disco polo wahają się między 20 do 30 tysięcy. Złotych i biorąc pod uwagę ogromną liczbę koncertów, jakie dają, to kwoty zwalają z nóg. Najlepsze newsy dnia, źródło, WP Gwiazdy. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.